Elu nie, sorry, ale nie chcę opisywać. Poza tym widziałam, że twoje artykuły wprowadzają bardzo dużo kontrowersji i no nie chcę, no przykro mi. Elciu, słuchaj, za niedługo będę w Krakowie. Nie w Krakowie, tylko w Krakowie. Słuchaj, a chciałabym się z tobą spotkać, bo chcę poruszyć temat sława i hejt w internecie. Jeżeli interesuje cię taki temat, to mogę się na ten temat bardzo dużo wypowiedzieć. I mogę ci go nagrać i po prostu możemy zrobić wywiad. Tylko z tym, że na obiad i na kawę, którą pójdziemy, opłacasz ty. Może tak być? Jeżeli się zgadzasz, proszę cię o odpowiedź. To jest jedyny warunek mojego wywiadu z tobą. Ojej, a ja myślałam, że ty jesteś tutaj w Polsce. Oła. Bo ostatnio cię ta Monika Indyjska dorwała w Krakowie i myślałam, że ty jesteś tutaj. Ale jak jesteś amatorką, to jak to określiłaś, to zróbmy tak. Ja ci pewien materiał nagram, wideo i ci prześlę. Ty sobie go wstawisz i zrobimy tak, że jedyne, co będę chciała od ciebie, to rozgłosu. Jeżeli dobrze tam wszystko pójdzie, to zgadza się, ten, to obiecuję. Spoko, właśnie dlatego, jak planujesz własny biznes, to ja nagram ci filmik i po prostu rozgłosisz to. Zrobisz ze mnie popularną osobę, bardzo popularną, plątającą się w różne sprawy wielkich gwiazd. Ja niby będę miała pretensje, ale nie będę nic wnosić na ciebie. I dodasz moje wypowiedzi. Zrobimy takie po prostu malutkie oszustwo. Co więcej, to mi dużo pomoże. Może tak być? I wtedy twoja kariera i moja się rozkręci i to bardzo. Podpisujemy umowę? Czy nie bardzo jesteś jedna na to? Dobra, spoko, jasne. Otwórz witrynę, daj mi znać. I ja ci obiecuję, że oj, uczynię cię bardzo popularną reporterką, a ty uczyniesz mi gwiazdą. I uwierz, że nasza kariera obu pójdzie w górę bardzo wysoko. Uwierz, że wiele osób tak robiło. I wiem, jak to się robi. Także ze mną masz spokojne po prostu nerwy. I nigdy w życiu ja ci nie wydam. Tym bardziej, że ty też mnie nie wydasz. A nasza kariera się po prostu wezmie i ukształtuje jakoś. Ela, jesteś imienniczką mojej matki, bo moja matka też ma Elżbieta. Dlatego czekam na kontakt od ciebie, jak otworzysz witrynę. I zaczynamy nasze plany. Elu, się ciebie też lubię.